dlaczego Najwyższa Izba Kontroli mówi w roku 2014 jedną z najważniejszych naszych kontroli jest ta dotycząca koordynacji polityki rodzinnej w Polsce. Bo rok 2013 to najgorszy rok w powojennej historii Polski. Ponad 15 tysięcy więcej zgonów niż urodzin nowych Polaków. A do tego jeszcze dochodzi emigracja. Stąd musimy zrobić wszystko, bo te wskaźniki dzietności, to jak mało w Polsce rodzin się dzieci, to już nie jest zagrożenie, to już jest kryzys demograficzny. Trzeba przede wszystkim usuwać bariery, usuwać te przyczyny, dla których młodzi ludzie nie decydują się na dzieci lub pierwsze dziecko lub kolejne dziecko, dlatego że cały czas aspiracje młodych Polaków, jeśli chodzi o liczbę dzieci, na szczęście są wysokie i gdyby tych dzieci się rodziło tyle, ile sobie młodzi ludzie życzą, to nie mielibyśmy problemów demograficznych. Przyszłość, jeżeli dotychczasowy trend będzie kontynuowany, rysuje się w bardzo niekorzystnych barwach z bardzo wielu powodów. Przede wszystkim będziemy mieć bardzo trudną sytuację na rynku pracy, zdecydowanie mniej ludzi aktywnych, to po pierwsze, a po drugie ogromnie wzrośnie liczba osób starszych, a zwłaszcza w wieku podeszłym, po przekroczeniu 80 roku życia. To jest bardzo istotna zmiana społeczna i gospodarcza, ponieważ ludzie w wieku podeszłym wymagają na ogół opieki instytucjonalnej, wymagają opieki takiej, że jedna osoba opiekuje się drugą osobą, ponieważ tych ludzi będzie kilka milionów, dzisiaj mamy ich zaledwie 200 tysięcy, to będzie to zmiana niebywała i znaczna część siły roboczej, znaczna część usług, znaczna część nakładów na sferę publiczną będzie musiała uwzględnić to nowe wyzwania. W Polsce nie ma narzędzi statystycznych, które by mierzyły efektywność tego, co w innych krajach nazywa się polityką rodzinną. Tak? Jeżeli spojrzymy do rocznika statystycznego w Polsce, to nie dowiemy się z niego na przykład, ile w Polsce żyje rodzin wielodzietnych. To jest zupełnie kuriozalna sytuacja, biorąc do ręki każdy inny rocznik statystyczny krajów europejskich, a szczególnie tych, które prowadzą aktywną politykę rodzinną, Norwegii, Irlandii, Francji, no to jest jedna z podstawowych danych, bo to jest rezerwuar dzietności w każdym kraju, rodziny wielodzietne, czyli ci, którzy decydują się na posiadanie więcej niż jednego, dwójki czy trójki dzieci. I w Polsce, polska statystyka wyodrębnia rodziny wielodzietne tylko w jednym aspekcie w roczniku statystycznym, czyli rozwodów. Jeżeli tak jest, no to pytamy się, w jaki sposób, nawet gdybyśmy mieli politykę rodzinną, w jaki sposób mówilibyśmy o niej, że jest efektywna bądź jest nieefektywna? Mamy różne dobre przykłady, także takie realizowane na poziomie samorządów terytorialnych. Słyszymy o przykładzie jednego ze śląskich miast, który podpisał kontrakt z 200 rodzinami. Będziemy wam pomagać finansowo, ale jeden warunek. Realizujecie pewien program. Nie ma alkoholu w tych rodzinach. I co się okazuje? Udaje się te 200 rodzin wyprowadzić z systemu opieki społecznej, bo one po realizacji takiego programu potrafiły się usamodzielnić, odnaleźć zarówno na rynku pracy, jak i efektywnie realizować te cele wychowawcze przypisane właśnie w sposób podstawowy do rodzin. Czasem wystarczy zmiana organizacji i celowania środków, a nie ich zwiększanie. Czas spowolnienia gospodarczego służy właśnie temu, żebyśmy przebudowywali nasz sposób myślenia. Dzisiaj rozmawiamy dość szeroko tutaj na spotkaniu o ulgach na dzieci w podatku. I okazuje się, że z tych ulg nie może korzystać cała rzesza rodzin, które wsparcia wymagałyby. Dlaczego? Bo ich podatki są po prostu zbyt niskie, żeby odprowadzić wszystkie od nich składki. Nie trzeba nam większej ilości zwolnień podatkowych. Trzeba nam mądrzejszego ich adresowania. Dzisiaj też na tej konferencji był podawany taki przykład ulg prorodzinnych w systemie podatku dochodowego. Ja się bardzo cieszę oczywiście, że dostawałem taką ulgę jako rodzic, ale w moim przypadku to niewiele zmieniło i widać, że najbiedniejsze rodziny nie korzystają z tej ulgi, bo nie mogą. Ci bardziej zasobni się bardzo cieszą i korzystają. No, a czy o to chodziło? Raczej chodziło o to, żeby pomóc tym słabszym niż tym bardzo zamożnym. Rodziny nie dostają środków w postaci środków pieniężnych, tylko z reguły w postaci pewnych usług lub produktów, które zdaniem projektantów polityki są dla rodziny niezbędne. W rzeczywistości rodzina może potrzebować czegoś zupełnie innego. Przykładem może być
dopłata do podręczników szkolnych, która wymaga, żeby skorzystać z tej dopłaty, trzeba kupić nowe podręczniki. Nie ma sytuacji takiej, że rodzina może kupić używane bądź skorzystać z podręczników po starszym rodzeństwie, a pieniądze przeznaczyć na inne potrzebne rzeczy, na przykład buty do szkoły czy kurtkę. Musi wydać te pieniądze na podręczniki, niezależnie czy potrzebuje nowych, czy nie. W tej chwili system pomocy społecznej, jakby system w ogóle świadczeń społecznych jest w dużym stopniu nieefektywny. On ma dwie podstawowe wady. Pierwsza wada jest taka, że jest drogi. Poszczególne instrumenty, wydaje się bardzo dużo środków na ich przeprowadzanie, przygotowanie. No, ostatni przykład dodatku energetycznego to jest taki bardzo koronny, gdzie dodatek czasami jest 11 zł, a procedura jego przygotowania, która jest normalną procedurą administracyjną, kosztuje mniej więcej 6-6,50, a na dodatek jeszcze obywatel powinien to doliczyć sobie do podatku. Na szczęście został zwolniony, jeszcze powinien zapłacić opłatę skarbową, zresztą w wysokości 10 zł, więc per saldo dostałby złotówkę. No widać, że jak powiem, pomysł dobry, jak rozwiązać problem pomocy w płaceniu rachunków za prąd, natomiast przyjęte rozwiązanie nieefektywne, złe. I takich przykładów jest dużo, dużo więcej. Jest cały kompleks zagadnień związanych z opieką nad dziećmi, czyli z łączeniem ról zawodowych i rodzinnych. Trzeba pamiętać, że kobiety w Polsce, większość kobiet, które rodzi dzieci, pracuje i chce wrócić do pracy. I ten brak rozwiązań, które wspierają powroty do pracy, niepewność pracy, niemożliwość ze względu również na sztywną organizację pracy, łączenia tych ról, jest jedną z kluczowych zagadnień, które trzeba zmienić. W zasadzie czasu już nie ma. Kryzys demograficzny się w Polsce rozpoczął. Ale co da kontrola NIK-u? Kontrola NIK-u da taką mapę polityki rodzinnej w Polsce. Pokażemy, gdzie ten system działa dobrze, a gdzie działa źle. Pokażemy także te dobre rozwiązania i powiemy, to można robić lepiej w taki, a taki sposób. Najwyższa Izba Kontroli z takiej pozycji bardzo profesjonalnego obserwatora może pokazać tą rzeczywistość, jaką ona jest, ale z drugiej strony także zarekomendować te dobre rozwiązania. Z pozycji tych, którzy podejmują decyzje, czy to w administracji rządowej, czy samorządowej, to może być wyjątkowo pomocne narzędzie, bo my powiemy, co funkcjonuje dobrze, co funkcjonuje źle i jak to naprawić.